Zachęcam Cię do ponoszenia porażek. Zawsze pytaj na koniec dnia, co Ci się nie udało w tym dniu, a może w minionym tygodniu. Jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy, no to możesz być ze sobą rozczarowany. Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Cześć i witam Cię w 164. odcinku podcastu Champions Way. Czy jesteś gotowy lub jesteś gotowa, by ponieść porażkę w swoim życiu? Zacząłem od takiej myśli, która zrodziła mi się na podstawie cytatu. Cytatu z osoby, którą dzisiaj troszeczkę przedstawię, przybliżę. I będzie to Sara Blakely. To jest może nazwisko zupełnie nieznane, ale, ale tak to właśnie czasem bywa, że czy, czytając książki spotyka się, czy dowiaduje się o osobach, których, których nigdy w życiu się wcześniej nie znało, nie znało. I bardzo podoba mi się jej podejście do porażki. Nie ma nic wspólnego ze sportem. Powiedzmy, nie jest... Nie jest Kimś, kto, kto pierwszy nam wpada do głowy jako osoba, która, od której możemy uczyć się, jak radzić sobie z porażką. Natomiast często od takich osób, trochę mniej znanych, trochę z, może mniej znanymi historiami, chociaż obstawiam, że w Stanach Zjednoczonych jest jedną z, z bardziej rozpoznawalnych osób, ale możemy się czegoś nauczyć. I właśnie o tej porażce, bo tydzień temu było o sukcesie, o strachu przed osiągnięciem, Sukcesu, czy strachu bardziej przed zmianą, bo jak dałem znać, to myślę, że nie chodzi o, do końca o sam sukces, tylko chodzi o to, co następuje w konsekwencji tego, że odnosimy jakiś sukces w życiu. Więc dzisiaj parę słów o porażce. A ja witam Cię w moim podcaście po raz kolejny, być może po raz 164 raz. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to mam nadzieję, że znajdziesz swój kawałek podłogi. Ten podcast, tak jak w intro mówiłem, dotyczy psychologii sportu, psychologi psychologicznych aspektów zdrowia, ale również poruszam tutaj tematy zdrowia psychicznego, nie tylko psychologii sportu, ale też psychologii stosowanej, psychologii społecznej, psychologii osobowości. I to jest takie miejsce, w którym zostawiam kawałek siebie, swojej merytorycznej, Wiedzy czy więcej merytoryki, i traktuję to jako uzupełnienie, czy takie powiedziałbym naturalne przedłużenie mojej, mojej działalności psychoedukacyjnej, bo, bo bardzo zależy mi na tym, żeby szerzyć właśnie taką dobrą, rzetelną wiedzę psychologiczną, z której każdy ktoś może, każdy coś może wyciągnąć. I, i bardzo zależy mi na rozwoju tego podcastu, dlatego zapraszam Cię jak zawsze do. Postawienia mi wirtualnej kawy na Buy Coffee to Link znajdziesz, jak zawsze, w opisie, która to pozwoli mi rozwijać ten podcast. To są małe datki, ale dla mnie bardzo cenne, ważne i dzięki nim mogę rozwijać ten podcast, opłacać platformę podcastową, czy wynajmować studio, zapraszać gości, których na razie w ostatnim czasie nie było. Są zaplanowane te rozmowy na, na październik i listopad, więc pojawi się więcej gości na pewno, ale dalej będziemy również utrzymywali tą formułę solo. Proszę ci również o zostawienie Recenzji, opinii, gwiazdek, kciuka w górę, gdziekolwiek tego słuchasz, jeżeli to jest YouTube, kciuk w górę komentarz, być może jakiś pomysł na odcinek. Jeżeli słuchasz tego na Spotify, bardzo proszę Cię o adekwatną ocenę. Wystawienie mi tylu gwiazdek, na ile oceniasz ten podcast, to pozwala pozycjonować tą audycję, dzięki czemu dociera do szerszego grona ludzi. A także mała nowość w, w mojej codziennej pracy, bo od teraz jeżeli jesteś zainteresowany zapisaniem się do mnie na sesję treningu mentalnego lub podjęcia ze mną współpracy, to możesz zrobić to, przez aplikację, uwaga, to nie jest promocja, to nie jest żadna współpraca reklamowa, tylko chciałem się po prostu tym pochwalić, bo bardzo się z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny, bo założyłem swój własny kalendarz na Calendly. Czyli w tym momencie, klikając sobie na link, który wrzucam w razie czego tutaj w opisie, możesz zapisać się do mnie na sesję psychologiczną, sesję treningu mentalnego, konsultację diagnostyczną, być może podjąć stałą współpracę. Sprawdzając mój kalendarz, znaj znajdując odpowiedni czas dla siebie. Myślę, że to jest duże ułatwienie dla moich klientów, ale też dla mnie. Chwalę się tym, ponieważ jesteście moją społecznością, jesteście ludźmi, którzy są ze mną już naprawdę długo i bardzo mnie to cieszy. Więc jeżeli wpadniesz na pomysł, aby zapisać się na przykład do mnie na sesję indywidualną, mentoringową czy jakąkolwiek inną, no to możesz zrobić to teraz używając kalendarza online. Łyczek kawki i możemy zaczynać. A zatem zacznę od tego, że przedstawię Sarah Blakely. Miliarderka, która w wieku 27 lat, dysponując zaledwie 5 tysiącami dolarów oszczędności, stworzyła firmę, mającą stać się jej, jej imperium. Pracowała jako akwizytorka, sprzedając faksy, kiedy do głowy przyszedł jej pomysł wizja Spanksu. Spanks to jest firma zajmująca się wyszczuplającą bielizną dla kobiet. I teraz do takich najważniejszych wydarzeń w czasie dotyczących Sary Blakely możemy uznać 1998 rok, czyli sprzedaje faksy, pracuje, pracuje jako akwizytorka i ma 5000 dolarów oszczędności na biznes. W 1999 roku dochody z Spanx z pierwszego roku działalności przekraczają 4 miliony dolarów. za Zaledwie rok. 1999 znowu produkty Blakely wchodzą do dystrybucji w domach handlowych Neyman Marcus. Neyman Marcus to jest taka, taka sieć sklepów. Powiedziałbym i porównał to ciężko to porównać w sumie, Neyman Marcus, bo to Macy's to byłby taki TK Maxx na przykład lepszy, coś takiego, a, a Neyman Marcus to byłby taki wyższy poziom, właśnie takiego Macy'sa, czyli takiego wyższy poziom takiego TK Maxa. Ciężko mi to porównać, ale to duża sprawa. 2000 rok Oprah. Ogłasza Spanx swoim produktem roku, a dochody ze sprzedaży osiągają 10 milionów dolarów. 2001 rok, Spang jest sprzedawany za pomocą sieci telesprzedaży QVC. W niecałe 6 minut sprzedaje się 8 tysięcy produktów. QVC to są takie, taki po prostu telemarketing, mango, coś takiego, dzwoni się przez telefon i, i sprzedaje się produkty. Tak mi się wydaje, że to jest, że to, jest to, telesprzedaż. 2012, czyli to już jest 14 lat od pomysłu, czasopismo Forbes ogłasza Blakely najmłodszą na świecie miliarderką, która dorobiła się majątku samodzielnie. A Time zaliczają do grona 100 najbardziej wpływowych osób. Podejrzewam, że na świecie. Chyba że w Stanach Zjednoczonych. No. Natomiast, co zwróciło moją uwagę, bo to są tylko fakty dotyczące, dotyczące Sary Blakely i. Pozwala nam to zobaczyć i, i przyjrzeć się jej, jej osobie jako, jako takiej postaci w, bi, w biznesie. Natomiast takie najważniejsze cytaty, które ja sobie zapisałem, które w jakiś sposób pokazują mi jej rozumienie podejścia do porażki, ale też podejścia do sukcesu, więc pomyślałem, dlatego że to może być takim fajnym uzupełnieniem tego, o czym mówiłem tydzień temu. I zaczyna od, od czegoś takiego. Musicie zwizualizować kierunek, w którym podążacie. I mieć co do niego całkowitą jasność. Tak, jak, jakbyście, tak jakbyście mieli polaroidową odbitkę tego, gdzie będziecie się znajdować za kilka lat. Czyli zaczynamy od misji, zaczynamy od wizji tego, co, co chcemy zrobić. Tak jak, tak jak powiedziałam, mamy polaroidową odbitkę tego, gdzie będziemy znajdować się za kilka lat, czyli bardzo, ale to bardzo sprecyzowane, jasne cele do tego miejsca, do którego chcielibyśmy się dostać. To mi się podoba, bo to jest, po pierwsze im bardziej, im precyzyjniej wyznaczamy sobie kierunek, do którego chcemy, chcemy zmierzać, tym lepiej jesteśmy w stanie określić i oszacować drogę, jaka jest do tego potrzebna, czyli sposób, w jaki to zrobimy, czyli to nasze how, czyli jak, ale myślę, że też Sarah Blakely charakteryzuje się tym, że jako osoba, że miała głębokie poczucie, dlaczego to jest tak ważne dla niej. I druga i druga rzecz, która prowadzi nas dalej do, 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 do porażek, jest zawarta w tym cytacie. Nie szukaj informacji zwrotnej odnośnie do swojego produktu, pomysłu czy firmy jedynie po to, by je zweryfikować. Chcesz opowiedzieć o nich osobom, które pomogą ci rozwinąć pomysł. Jeśli jednak zwracasz się do znajomego, współpracownika lub współmałżonka tylko w celu sprawdzenia, uważaj. W ten sposób wiele wartych, fortunę pomysłów może utknąć już na samym początku. Czyli to może nie jest takie oczywiste, ale to nie chodzi o to, żeby sprawdzać, tylko chodzi o to, żeby usprawniać. To nie chodzi o to, żeby dostawać jakąś reafirmację tego, czy to jest dobry pomysł, tylko chodzi o to, żeby ktoś powiedział: nie, spójrz na to. Z tej, z tej i z tej perspektywy. Zwróć uwagę na to, że tu jest błąd, tu jest błąd, a to pomoże ci wznieść się na wyższy poziom. Ja, ja mam sam takie doświadczenie z wymyślania wielu rzeczy, czy inwestowania swojej energii w projekty i mam to szczęście, że mogę współpracować z ludźmi i mam ludzi wokół siebie. Współpracować z ludźmi, mam ludzi wokół siebie, sami ludzie wokół mnie, prawda? Ale chodzi o to, że, że mam współpracowników, współpracowniczki, mam, mam ludzi też, którzy nie są moimi współpracownikami, ale są na tyle bliskimi osobami, że one, te osoby nie będą weryfikowały tego, czy to jest dobry pomysł, czy zły, tylko one będą kontrowały mnie pytaniami: Dobrze, a teraz zwróć uwagę na to, na to i na to. Więc ja sam. Wiem, że jeżeli wymyślę coś, rozpiszę to, to ja to od razu chcę sparować, na przykład, właśnie z, z jedną z moich współpracowniczek. Tak też zrobiłem wokół weekendu. Wymyśliłem projekt pewnych zmian, wymyśliłem nowy projekt i, i nowy pomysł, pomysł biznesowy. Taki projekt, który będę, będę rozwijał, na pewno będę się w niego angażował, ale już za kilka dni, pojutrze, od kiedy to nagrywam, Mam spotkanie online z moją współpracowniczką, żeby omówić wszystkie elementy tego projektu. Czyli nie chodzę najpierw, na przykład, nie idę do mojej narzeczonej, nie dzwonię do mamy, do moich sióstr, czy do przyjaciół i pytam się: hej, mam taki pomysł, czy to jest fajne, prawda? Bo to, bo to nie o to chodzi, bo to mnie cofa, to mi nie pozwala się rozwijać i iść do przodu, tylko to. Zajmuje mój czas i ewentualne potwierdzenia od ludzi. Ok, mogą być fajne, ale ja dalej nic nie zrobiłem w kierunku tego, żeby ten projekt rozwinąć. Więc to jest spoko, ale ja uważam, że czasami jest lepiej nawet nie podzielić się z niektórymi, nawet tymi, z tymi najbliższymi. Naprawdę, nawet z tymi najbliższymi robić coś we własnym zaciszu, o ile oczywiście wizja tego jest tak jasna i tak przejrzysta, że dokładnie wiesz co robić. Dlatego też ja korzystam w swojej pracy, w swojej działalności z pomocy ludzi, którzy wiem, że są na wyższym poziomie w wielu miejscach niż ja. Dlatego korzystam z pomocy psychologa, pom z, z pomocy trenerki biznesowej, czy na przykład rozpocząłem superwizję u, u jednego z, z według mnie najlepszych psychologów sportu, jakich kiedykolwiek poznałem, po to, żeby mieć moje pomysły, mój sposób pra pracy weryfikowalny. Żeby ten sposób pracy był weryfikowalny od razu, żebym dostawał instant feedback, czyli opinię zwrotną dotyczącą tego, co ewentualnie robię źle. Ale przecież to jest narażanie się na porażki i błędy. No dlatego słuchajmy następnego cytatu. Ważne, aby być gotowym na popełnienie błędów. Najgorszym, co może się wydarzyć jest to, że staniesz się postacią pomnikową. To jest ciekawe, dlatego że jak sobie o tym myślę, to, to, to widzę dwie perspektywy w ogóle w tym cytacie. Jedna jest taka, że jeżeli ja będę tylko utykał na mówieniu o swoich pomysła pomysłach, ale nie ruszaniu nigdy z nimi naprzód, to może być tak, że utknę trochę jak pomnik. Czyli zostanę w jednym miejscu i nie ruszę nigdy z miejsca. Ale czytam też ten cytat w inny sposób. Nie wiem, jak ty ten cytat rozumujesz. Przeczytam go jeszcze raz na koniec. Ale, ale widzę też drugą stronę tego, tego medalu: że najgo w najgorszym wypadku, jak będziesz odważnie wchodził w porażki. I decydował się na nie i akceptował porażki w swoim życiu. I, inaczej, decydował się na to, że ta porażka się może wydarzyć. To najgorsze, co się może wydarzyć, że zostaniesz naprawdę kimś niesamowitym. Bo po, postać pomnikowa to jest ktoś niesamowity. To jest ktoś, kogo uwieczniono w tym miejscu. I mam wrażenie, że też w jakiś sposób o to może chodzić Sarze Blake mówiąc to, to, to zdanie. Jeszcze raz. Ważne, aby być gotowym na popełnianie błędów. Czyli gotowość na popełnianie błędów doprowadza do tego, że najgorszym, co może się wydarzyć, jest to, że staniesz się postacią pomnikową. To jest oczywiście cytat, przenośnia pewnie jakaś myśl, ale ja mam wrażenie, że, że to jest w jakiś sposób to dwutorowe podejście, że jeżeli zamykasz się na porażki, zamykasz się na to, żeby, żeby pojąć było, czyli grasz bezpiecznie, to takie boiskowe porównanie, prawda, to może się okazać, że w tej sytuacji, albo może w innej sytuacji... Zostaniesz tylko i wyłącznie postacią, która stoi, czeka i nie do końca jest. E, jak to powiedzieć? Jesteś postacią, która nigdzie nie doszła, która nic nie zrobiła. Jest postacią pomnikową, czyli stojącą w tym samym miejscu. Więc mam wrażenie, że to ma dwa dna. Podwójne dno, o tak. Że ten, że ten cytat ma podwójne dno. Bo tak jak powiedziałem, z jednej strony. Nie podejmowanie decyzji oznacza, że nie, nie ruszysz z miejsca, a z drugiej strony podjęcie decyzji i odważne kroczenie w, w gotowość na popełnianie błędów na pewno doprowadzi cię do czegoś dobrego, do czegoś ciekawego. I chyba najważniejszy dla mnie cytat, który w jakiś sposób sparafrazowałem we wstępie tego odcinka: Mój ojciec zachęcał nas do ponoszenia porażek. Kiedy dorastaliśmy, zawsze pytał: Co nam się nie udało w minionym tygodniu? Jeśli nic nie przychodziło nam do głowy, był rozczarowany. W bardzo młodym wieku odmieniło to moje nastawienie wobec porażki. To nie rezultat naszych działań, ale efekt prób. Nie bójmy się porażek. To, to zdanie ostatnio to sobie nawet, nawet naprawdę tam kilkukrotnie zaznaczałem, stawiałem gwiazdki, zastanawiałem się, co z tym mogę zrobić, jak, jak przeczytałem to zdanie. W bardzo młodym wieku odmieniło to moje nastawienie wobec porażki. To nie rezultat naszych działań, ale efekt prób. Czyli ty odnoszący porażkę, teraz wyobrażam sobie ciebie, w, w, gdziekolwiek jesteś, czy spo, jesteś sportowcem, czy jesteś sportowczynią, czy jesteś mamą, czy jesteś tatą, czy jesteś trenerem, trenerką. Cokolwiek byś nie robił, nie robiła w swoim życiu, czy jesteś amatorskim amatorem biegania, czy amatorskim zapaśnikiem. Wyobrażam sobie Ciebie i, i widzę taką wizję osoby, która jest gotowa na porażkę, na porażkę, ale być może to nastawienie wobec porażki jest takie, że, że porażka jest rezultatem, że, to jest, że porażka to jest wynik. A jeżeli spojrzysz na to jako efekt prób, innymi słowy, część procesu. Czyli jeżeli musisz powtórzyć coś według Malcolma Gladwella 10 tysięcy razy, żeby stać się w tym, nie mistrzem, ale żeby stać się w tym sprawnym, płynnym, żeby stać się w tym dobrym, to być może, że ponad 9 tysięcy, nie wiem, 900 prób mogą być nie do końca perfekcyjne, mogą być obarczone błędem. Ale to jest efekt prób. Jeżeli wychodzisz na boisko, i boisz się, że popełnisz błąd, bo w rezultacie, albo boisz się błędu, bo w rezultacie może się wydarzyć x, to nigdy nie wejdziesz na wyższy poziom. Jeżeli traktujesz błąd jako efekt próbowania, jako informację zwrotną i jako naukę, którą możemy wyciągnąć na przyszłość. Bo, żeby było jasne, czasem błędy mają swoje konsekwencje. Czasem porażki mają swoje. Podłoże później takie i emocjonalne, i przez poniesienie jakiejś porażki możemy naprawdę cierpieć. Ja nie mówię, że porażki nie bolą. Ja nie mówię, że błędy nie są trudne do zaakceptowania. Ja nie mówię, że, że nie czujemy się źle, jak zrobimy coś głupiego, jak coś nie wypali, jak okaże się, że walnęliśmy gafę. Ja nieraz to zrobiłem w swoim życiu. Jeszcze jako młody człowiek, jako dziecko, jako nastolatek, jako młody zawodnik, jak wyjechałem do Stanów, popełniłem wiele błędów, będąc już tam, nie rozumiejąc jeszcze trochę kultury, walnąłem jakieś, jakąś głupotę, powiedziałem coś, coś, coś nieodpowiedniego. Już jako psycholog również popełniłem kilka błędów. Powiedziałem czasem parę, parę rzeczy za dużo, niepotrzebnie coś skomentowałem w taki czy inny sposób i ktoś odebrał to swoim uchem, które było napełnione innymi emocjami niż mnie wydawało się w tym przekazie, i popełniłem błędy, zrobiłem coś źle i wziąłem na siebie konsekwencje, wziąłem na siebie odpowiedzialność, i wiem, że czasami nawet taki gorzki smak niektórych tych błędów i tych moich decyzji pozostaje do dzisiaj. Niestety, tak bywa. Tak czasem bywa. I teraz. My musimy potraktować to jako efekt prób, jako efekt dojrzewania, jako efekt starania się w tym procesie właśnie stawać lepszym, stawać się kimś innym, stawać się kimś, kim faktycznie chcemy, chcemy być. Ale każdemu zdarzą się momenty słabości, każdemu zdarzą się momenty, kiedy emocje trochę, trochę nami zawładną, kiedy nerwy puszczą. To jest normalne. Tylko efekt prób jest taki, że wyciągamy z nich konsekwencje, wyciągamy lekcje, bo jeżeli powtarzamy ten sam błąd cały czas, na okrągło, to w pewnym sensie staje się to już być może nawet nie wyborem, ale jakimś problemem. Bo to może być coś, co nas uwikłało, to może być coś, co nas. Opętało, wręcz bym powiedział, trochę to źle się kojarzy, ale, ale jeżeli ciągle popełniamy jakiś błąd i nie jesteśmy wolni od tego. Huh, to jest problem. To jest problem wtedy. I musimy zajrzeć wtedy w głąb siebie. Co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego tak to wygląda? A mogłoby wyglądać inaczej. Dlaczego. No właśnie nie jesteśmy wobec czegoś czy, czy gdzieś wolni, a chcielibyśmy, bo to zabiera nam skupienie, to sprawia, że, że nasze emocje są rozregulowane. Pamiętacie wielokąt umiejętności i kompetencji mentalnych, ten mój autorski model. Wszystko wpływa na, na siebie, czyli koncentracja na swoje, na emocje, na skupienie, na wolność taką życiową, na motywację, na stres, na pewność siebie, później nasze codzienne nawyki. A wolność możemy zyskiwać na kilka różnych sposobów. I kiedy dążymy do celu, to też taki mały, mały powiedzmy, trailer, mały zwiastun kolejnego odcinka, bo to, bo to zostawiam. Kiedy, kiedy ta chwila, w której jesteśmy, ta chwila obecna staje się naprawdę tym najważniejszym, z czego, z czego czerpiemy i z czego, z czego korzy korzystamy. To nie chcemy zmarnować więcej czasu. To chcemy wziąć często mówię, wziąć swój los za mordę i poprowadzić go tak, jak trzeba. Tylko ja mam wrażenie, że czasami pozwalamy, żeby życie nam uciekało przez palce. Nie zwracamy uwagę, choć myślimy o tym na tą presję czasu. I to już od czasów rewolucji przemysłowej. Jak czytamy, Amerykanie byli motywowani i programowani społecznie, by spoglądać na, na zegar. I teraz niewiele rzeczy tak bardzo hamuje wydajność, jak nawyk nieustannego sprawdzania czasu, jaki dzień jest, ile do końca zostało, ile czasu nam pozostało. Oczywiście niekiedy bywa to konieczne. Ja, ja sam pilnuję czasu, kiedy prowadzę sesje indywidualne, bo wiem, że, że, że muszę o to dbać. Sam nagrywając ten podcast patrzę czasem na zegarek, chociaż wiem, że mam tego czasu sporo. Natomiast to jest ważny czynnik, który rozprasza nas i nie pozwala nam uzyskać tego stanu przepływu, o którym mówiłem dużo i nagrałem dwa dedykowane odcinki o stanie flow. Natomiast to też przeszkadza głębszemu poziomowi skupienia. To zaburza też właśnie naszą gospodarkę emocjonalną. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje pęd w życiu, powoduje większe napięcie emocjonalne, większy stres, większy strach, większy lęk. Tak, możemy to w jakiś sposób porównać. Natomiast, gdybyś się na chwilę zatrzymał, wyobraził sobie, że nie ma już zegarów, nie ma zegarków, nie ma kalendarzy, nie ma koncepcji czasu poza tylko dniem i nocą, to zainwestowalibyśmy siebie, swój czas w to naturalne skupienie. Nie czekalibyśmy na coś, co nigdy nie nadchodzi. Tak jak powiedziałem, to jest troszeczkę. Wrzutka, już do następnego odcinka, dlatego, że, że zaplanowałem kolejny odcinek, o którym chciałbym powiedzieć więcej o nawykach, ale też o takim darze teraź, teraźniejszości, o darze bycia tu i teraz. O tym, jak ważne jest, żeby być w tej chwili, obecnej, tu i teraz, nie gdzieś indziej, tu i teraz. I troszkę, troszkę więcej o tym. I koniec z czekaniem na, na, na coś, co, 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 co nadejdzie, bo to nas hamuje, to nam przeszkadza. Mało tego, tutaj zrobię trochę tak, taką wrzutkę i taki wjazd, bo mam wrażenie, że są rzeczy, które nas kompletnie rozregulowują i kompletnie rozpraszają. Ale to już nie dzisiaj, bo to już, to już nam zamyka pewien, pewien temat dotyczący, dotyczący właśnie, właśnie porażek. I nie chciałbym tutaj mówić więcej o porażkach, o podchodzenia do porażek, bo mam wrażenie, że, że to zostało wyczerpane. Czasami prost, prostota jest, jest ważniejsza niż, niż roz, rozwlekanie i mówienie dużo o danym temacie, więc uważam, że, że to jest zajawka, to jest pewien pomysł, co ci ma wrzucić coś do przemyśleń. Może wrzucisz to do spotkania z samym sobą lub samą sobą dla tajemniczonych. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Tak? Chodzi o poznawanie siebie, chodzi o regularne spotykanie się z samym sobą, co ja już praktykuję od, od prawie dwóch lat. I mam nadzieję, że to z czymś Cię zostawi. Zawsze do tego dążę w podcaście, żeby z czymś Cię zostawić, więc to jest taka mała refleksja. Zastanów się, na ile strach przed porażką dzisiaj hamuje ten kolejny krok, który chciałbyś lub chciałabyś postawić, albo nie pozwala Ci wyjść wolną, albo co przeszkadza tej wolności, temu skupieniu, tej teraźniejszości, a więcej o tym momencie tu i teraz, o tej świadomości. O teraźniejszości powiem w następnym odcinku, do którego już teraz serdecznie Cię zapraszam. Dzięki, że byłeś po raz kolejny. To był 164 odcinek mojego podcastu. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego wieczoru, dobrego dnia i dobrej nocy. Cześć.